Powracamy do sprawy pracowników norweskiego Urzędu do Spraw Dzieci Barnevernet, którzy bezpodstawnie odebrali polskie dziecko. Sprawa ta powinna zostać ponownie rozpatrzona przez sąd. Prawdopodobnie norwescy urzędnicy odpowiedzą przed polskim sądem za rozbijanie rodziny. Tak naprawdę byłby to precedens, gdyż zagraniczny urzędnik jeszcze nigdy nie odpowiadał w Polsce za działanie wymierzone w polską rodzinę. Rodziców z Tarnowa reprezentują prawnicy Ordo Iuris, Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, i już przy telefonie jest prawnik Instytutu, pan Maciej Kryczka. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Macieju, jakby mógł pan wprowadzić nas w tą sprawę, jak to w ogóle się wydarzyło, że doszło do czegoś takiego przez tą decyzję urzędników, no i jakie jest postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie? Panie redaktorze, w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę, że tak naprawdę ta sprawa to, mówiąc kolokwialnie, tak zwany gorący ziemniak, który był przerzucany pomiędzy prokuraturą, sądem. Ta sprawa z Tarnowa trafiła do sądu w Warszawie, potem wróciła do sądu w Tarnowie. Także my tą rodzinę już reprezentujemy od około 2 lat i tak naprawdę ten okres czasu, natomiast czyn, o którym zaraz opowiem, jest datowany na grudzień 2015 roku i styczeń 2016 rok. I można powiedzieć, że całe te 3 lata upłynęły pod znakiem tego, czy w ogóle ci urzędnicy będą w jakikolwiek sposób pociągnięci do tej odpowiedzialności karnej. No i po tych 3 latach w końcu udało się osiągnąć ten cel, a mianowicie cel wyznaczenia rozprawy, gdzie wskazani urzędnicy będą mieli status oskarżonych. Tutaj przed polskim sądem w Tarnowie. To do tego tematu jeszcze wrócimy. Właśnie, czego dotyczy sprawa i co się wydarzyło w tę noc sylwestrową 2015-2016? 31 grudnia 2015 roku podczas, można powiedzieć, tych uroczystości sylwestrowych rodzice wraz z małoletnią spędzali ten sylwester w Oslo i wyszli oglądać fajerwerki. Podczas tego pokazu fajerwerek zostali zaczepieni przez pijaną i agresywną młodzież norweską, co spowodowało reakcję rodziców polegającą na powrocie do domu i zawiadomienia policji o właśnie tych zachowaniach młodzieży norweskiej. W następstwie tego zgłoszenia telefonicznego do miejsca zamieszkania przyjechała policja, która zauważyła, że na stole w tym mieszkaniu jest otwarty szampan. To spowodowało, że policja zadzwoniła po urzędników Barnevernet celem odebrania dzieci, które wtedy, właściwie dziecka, które podlegało pod opieką rodziców z Polski, z uwagi właśnie na ten otwarty szampan. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, panie redaktorze, że rodzice, owszem, napili się tego szampana w związku z uroczystościami noworocznymi, natomiast nie byli w stanie upojenia alkoholowego, które uniemożliwiałoby zajmowanie się tymi dziećmi. W związku z tym policja norweska, zamiast zareagować na agresywną młodzież atakującą niewinnych ludzi, zadzwoniła po urzędników Barnevernet celem odebrania małoletniej. No właśnie, skąd ta nadgorliwość urzędników Barnevernet? Bo wiemy, że to nie jest jedyna tego typu sprawa i wielokrotnie dzieci były odbierane rodzicom, nie tylko polskiej narodowości. Tak, to znaczy, panie redaktorze, jeżeli chodzi o działalność urzędu Barnevernet, no to można powiedzieć, że Norwegia z tego punktu widzenia jest krytykowana nie tylko w Polsce, ale i na forum Unii Europejskiej, o czym świadczą choćby nawet liczne postępowania sądowe przed Europejskim Trybunałem, które właśnie dotyczy naruszenia artykułu 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, czyli prawa do tak zwanego życia rodzinnego. W związku z tym no, na przyczynę tej nadgorliwości moglibyśmy rozpoznawać w kontekście tych licznych postępowań przeciwko samej Norwegii. Natomiast w tym konkretnym przypadku nie jestem, panie redaktorze, w stanie wskazać, jaka była przyczyna działań Barnevernet. No ja tylko przypominam, że właśnie z uwagi na działania Barnevernet
Polska udzieliła azylu obywatelce Norwegii, która uciekła tutaj z dzieckiem do Polski. No i tam urzędnicy norwescy zarzucali jej między innymi chaotyczny styl życia, przy czym nie byli w stanie wypełnić żadną treścią tego zarzutu. Chaotyczny styl życia jest to właściwie, panie redaktorze, zarzut, który można postawić każdemu człowiekowi, no bo co to znaczy, że ktoś prowadzi chaotyczny styl życia, tak? Czy to oznacza, że nie ma zawiązanych butów albo rozlewa kubek z herbatą? No nie wiadomo. No właśnie, nie tak dawno norweskie władze wydaliły polskiego konsula Sławomira Kowalskiego, który wstawiał się za rodzinami, które mają problemy właśnie z tym urzędem. I właśnie, dokładnie tak. No w tej sprawie pan konsul Sławomir Kowalski również pomagał obywatelom Polski. Niewykluczone, że tak jak pan redaktor wskazał, no konsul Sławomir Kowalski zawsze opowiadał się po interesie obywateli Polski i to prawdopodobnie było przyczyną wydalenia go przez Norwegię z uwagi na jego aktywność i skuteczność. W tej sprawie również pan Sławomir Kowalski pomagał rodzicom, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, nawiązując do tej konkretnej sprawy. To działanie urzędników polegało nie tylko na bezpodstawnym odebraniu tych dzieci, ale polegało między innymi na brak pouczeniu rodziców o możliwości odwołania się od ich decyzji, na brak zapewnienia kontaktu z dzieckiem i przede wszystkim na odebranie tego dziecka siłą, co spowodowało sporą traumę u małoletniej. I generalnie rzecz biorąc, to dziecko było przetrzymywane przez urzędników do 4 stycznia 2016 roku, czyli prawda, od 31 grudnia 2000, tak, gdzie rodzice w ogóle nie wiedzieli, nie mieli kontaktu, tak naprawdę dziecko zostało zabrane i zniknęło. Później było w tak zwanym pogotowiu opiekuńczym, tak? Dokładnie tak. Później, kiedy zostało zwolnione z tego pogotowia, rodzice w obawie przed dalszym działaniem urzędników po prostu uciekli do Polski. I tutaj, panie redaktorze, zaczyna się, można powiedzieć, całe to postępowanie związane z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Barnevernet, artykuł 231, które właśnie ten czyn, to co my zarzucamy urzędnikom, to jest właśnie przekroczenia uprawnień przez tych funkcjonariuszy publicznych, pracowników urzędu Barnevernet w Norwegii. I tutaj, panie redaktorze, działalność polskich organów ścigania była następująca. W momencie, kiedy złożyliśmy to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prokurator zawiesił to śledztwo i wystąpił do Norwegii z pytaniem o przesłanie wszelkich dowodów, dokumentów związanych z tą interwencją, a także właśnie z takim pytaniem, czy sama Norwegia nie byłaby zainteresowana przeprowadzeniem takiego postępowania wyjaśniającego tak naprawdę, co w tej sprawie się stało. No i w związku z tym, że Norwegia odpowiedziała naszym organom ścigania, ta odpowiedź polegała na tym, że Norwegia co prawda nie przesłała dokumentów, ale stwierdziła tak, jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem takiego postępowania, co doprowadziło nasze organy ścigania do umorzenia tego postępowania, które zostało złożone w Tarnowie i prokurator tutaj argumentował, że skoro Norwegia będzie prowadziła to postępowanie, no to Polska już wcale nie musi. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że głównym wnioskiem prokuratora było o to, aby pozyskać materiały z tego całego zdarzenia, z tej interwencji. No chodzi mi tutaj na przykład o protokoły czynności, notatki urzędowe, dokumenty badania alkomatem, jakichś ewentualnych zdjęć, nagrań z interwencji, czy choćby nagrania telefonicznej rozmowy, kiedy właśnie rodzice dzwonili po policję, żeby zareagować na to działania tej agresywnej młodzieży. No i tutaj prokurator poumorzył, powołując się właśnie na to, że to Norwegia będzie prowadziła i my w imieniu rodziców złożyliśmy zażalenie. Sąd rejonowy w Tarnowie uwzględnił nasze zażalenie, powiedział, że faktycznie właściwie prokurator nie otrzymał żadnych dokumentów, powinien je pozyskać i prowadzić to postępowanie dalej na terytorium Polski, ponieważ ta deklaracja Norwegii wcale nie jest wiążąca dla naszych polskich organów ścigania. W związku z tym prokurator był zobowiązany do prowadzenia tego postępowania. Więc była jedna decyzja o umorzeniu, potem było uchylenie przez sąd rejonowy tego postępowania, znowu prokurator
prowadzi postępowanie. No dobrze, ale wróćmy do momentu, w którym właśnie teraz jesteśmy. Jaka jest szansa? Jaka jest szansa na to, że rzeczywiście ci urzędnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, co byłoby precedensem na skalę kraju? Panie redaktorze, słusznie, bo tak naprawdę dobrze, że pan redaktor wraca do tego pytania, bo ja bym mógł opowiedzieć o długim procesie tego, jak do tego doszliśmy i możliwe, że nie starczyłoby nam czasu. Jaka jest aktualna sytuacja? Aktualnie w Sądzie Rejonowym w Tarnowie jest subsydiarny akt oskarżenia przeciwko trzem urzędnikom. Sąd Rejonowy w Tarnowie próbował to umorzyć. Sąd Okręgowy w Tarnowie uchylił, na nasze zażalenie, uchylił to orzeczenie, stwierdził, że właściwym trybem do rozpoznania tego aktu oskarżenia, gdzie oskarżeni urzędnicy będą mogli przedstawiać swoje racje, jest rozprawa. W związku z tym, co teraz się stanie? Teraz sąd rejonowy w Tarnowie wezwie nas do wskazania adresu doręczeń aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko urzędnikom i powinien skierować ten subsydiarny akt oskarżenia do oskarżonych, a jednocześnie powinien wyznaczyć rozprawę. I teraz, panie redaktorze, tak naprawdę dużo zależy od decyzji sądu, no i oczywiście od działań samych oskarżonych, ponieważ może być taka sytuacja, że jako prawnicy, którzy reprezentujemy pokrzywdzonych, tutaj już oskarżyciele subsydiarni, stawimy się na rozprawę i bez wątpienia będziemy domagali się tego, aby oskarżeni zostali doprowadzeni na rozprawę. I tutaj teraz wszystko zależy od decyzji sądu, ponieważ sąd na przykład może stwierdzić, że oskarżeni nie są potrzebni na tą rozprawę, tak? Może powiedzieć, że są potrzebni i w związku z tym będzie próbował ich doprowadzić. Jeżeli to nie uzyska żadnego skutku, to może nawet wobec tych oskarżonych zastosować tymczasowy areszt. Niewykluczone, że będzie można wystąpić o europejski nakaz aresztowania w związku z tą rozprawą przeciwko tym urzędnikom. A realnie jaka jest szansa na to, że to się zakończy pozytywnie dla tej całej sprawy, czyli urzędnicy zostaną osądzeni zgodnie z ich czynem? Panie redaktorze, tutaj przechodzę do drugiej opcji, czyli jeżeli się okaże, że sąd stwierdzi, nie potrzebuję oskarżonych, prowadzę sprawę, to uniemożliwi przedstawianie żadnych dowodów przez oskarżonych, bo ich wiadomo, nie będą podejmowali obrony. Sąd będzie bazował na podstawie wniosków dowodowych złożonych przez oskarżyciela. Naszym zdaniem stan faktyczny jednoznacznie wskazuje na wypełnienie znamion czynu zabronionego z artykułu 231. Jeżeli sąd to potwierdzi, no to będzie musiał ich skazać po prostu. Natomiast aktualnie jesteśmy na etapie, gdzie dopiero ta rozprawa będzie wyznaczana. Natomiast bez wątpienia wcześniej, w przeszłości, przynajmniej z tego, co mi jest wiadome, nie było takiej sytuacji, aby zagraniczny urzędnik odpowiedzialny właśnie za niezasadne rozbijanie rodzin był wzywany przez polski sąd, aby w charakterze oskarżonego odpowiedzieć na te zarzuty. A kiedy możemy się spodziewać mniej więcej tej pierwszej rozprawy? A panie redaktorze, to już jest pytanie do sądu. Czy to jest kwestia miesięcy? W Tarnowie. No na pewno kwestia miesięcy. Wydaje mi się, że około 2-3 miesięcy będzie wyznaczony ten pierwszy termin, ponieważ to wszystko zależy od sądu rejonowego w Tarnowie, od tego, ile sędzia, do którego trafi ta sprawa, ma spraw, jakie ma obłożenie referatem. No i to sąd podejmuje taką decyzję. To już można powiedzieć, ten termin jest niezależny od nas, ale no bez wątpienia sprawa już trwa długo, bo czyn został popełniony w 2016 roku, na początku stycznia i grudzień 2015. No i dopiero teraz, prawda, po 3 latach, właściwie już to będzie koniec tego roku niedługo, dopiero będziemy mieli możliwość wystąpienia na rozprawie celem reprezentowania interesów oskarżycieli subsydiarnych. Także bardzo długo to trwa. No, też mamy nadzieję, że zakończy się to szybciej. Dziękuję serdecznie. Na pewno do sprawy będziemy wracać, będziemy monitorować, czy norwescy urzędnicy odpowiedzą przed polskim sądem za rozbijanie rodziny. Dla Państwa mówił Maciej Kryczka, prawnik z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.